O Boże opisuje ciało jako grzeszną naturę ludzką. Ciało jako grzeszna natura ludzka. I obecnie chciałbym przejść do punktu zwrotnego, który nas w tych rozważaniach dotknie dosyć istotnie. Dotychczas omawiałem ciało w jego łagodnym znaczeniu jako ciało ludzkie, jako ludzkość i jako naturalne więzy ludzkie. Natomiast dalej musimy zająć się fragmentom Pisma Świętego, które przedstawiają ciało całkiem inaczej, jako nieprzejednanego i niezmiennego wroga wszystkiego, co boskie, a tym samym i samego Boga. I kilka takich miejsc to jest m.in. Rzymian 7 rozdział 18 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Także list do Rzymian 8 rozdział 3 werset. Zakon był słaby z powodu ciała. Także Rzymian 8 rozdział 3 werset. Bóg potępił grzech w ciele. Także ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Rzymian 8 rozdział 8 werset. A także, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Rzymian 8 rozdział 9 werset. Tak więc, bracia, jesteście dłużnikami nie ciała, jak mówi Rzymian 8:12, oraz i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać pożądliwości, Rzymian 13:14. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, Galacjan 5 rozdział 13 werset. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Galacjan 5:16. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Galacjan 5 rozdział 24 werset. Także pożądliwość ciała nie jest z Ojca. Pierwszy list Jana, 2 rozdział 16 werset. Analizując takie miejsca ze Słowa Bożego, możemy łatwo zauważyć kilka kluczowych cech ciała jako grzesznej natury. Można powiedzieć, że nie jest dobre ani w żaden sposób uległe ciału. Jest wyraźne, że jest pełne pożądliwości i nieuprawnionych pragnień. Także ma naturalną skłonność do reagowania na impulsy pochodzące ze światowego systemu szatana. Także wiemy, że otrzymało sprawiedliwy wyrok potępienia z chwilą śmierci Chrystusa na krzyżu oraz nie może rościć sobie prawa do tych, którzy należą do Chrystusa. Te cechy ciała znalazły odzwierciedlenie w pismach wiernych wykładowców Bożego Słowa, którzy trafnie je określili jako siedlisko grzechu w człowieku. Autor Wine. Zbuntowana przeciwko Bogu wola człowieka, John Nelson Darby. Całkowicie samolubne, nie ma Bogu niczego do zaoferowania. Każda jego myśl, nadzieja i ambicja stawia siebie jako coś wszystkiego, a wszystko, co posiada, ma tylko dla siebie. Mawson, tak. Oś albo centrum wszystkiego. Okazuje się, że nie można go poprawić. Nie jest do zmienienia. Jest całkowicie przeciwne Bogu. Nic nie było w stanie mu pomóc, jedynie ukrzyżowanie. Nie można mu pobłażać ani go ulepszyć. Musi zostać potępione. Leslie M. Grant. To korzeń, który jakkolwiek byś go nie ulepszał, rodzi tylko zło, jest wrogie Bogu. Charles Stanley. Jeszcze Henry Ironside napisał: nie chodzi o to, że ciało jest albo zostanie kiedyś w jakimś sensie ulepszone. Ciało w najstarszym i najpobożniejszym chrześcijaninie jest tak samo niepoprawnie złe, jak w najohydniejszym grzeszniku. Wszelkie wysiłki mające je zreformować lub oczyścić są daremne. Przed nawróceniem człowiek nie ma możliwości, by odnosić się do swego ciała.
Jego myśli, ambicje i działania są przez nie zdominowane, będąc przeciwko Bogu. Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia mówi o takim człowieku, że żyje według ciała i w ciele oraz chodzi według pożądliwości ciała. Dlatego też Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte stanowczo stwierdza, że ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Zauważmy, iż nie mówi ono, że ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się jedni drugim czy samym sobie. Nie mówi też, że nie mogą czynić rzeczy, które powszechnie uznawane są przez ludzi za dobre czy pożyteczne. Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże stwierdza jedynie, że tacy nie mogą podobać się Bogu. Ten nieszczęśliwy stan dotyczy bez wyjątku każdego nienawróconego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego i materialnego, wykształcenia, temperamentu czy wychowania. Niektórzy na podstawie swych osobistych doświadczeń chcieliby polemizować z tą stanowczą Bożą oceną. To właśnie Bóg, który doskonale zna wartość wszystkich naszych osobistych przeżyć, dokonuje takiej oceny. W świetle tego zaczynamy lepiej rozumieć słowa Pana Jezusa Chrystusa skierowane do Nikodema, szanowanego, religijnego przywódcy. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się narodzić z góry. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 6 do 7 wersetu. A co z tymi, którzy naprawdę narodzili się z góry i pojednali się z Bogiem przez śmierć Jego Syna? Tacy ludzie mają w Chrystusie nowe życie, nowe cele i zainteresowania. Będąc przyprowadzeni przez krew Chrystusa do społeczności z Bogiem i mając darowanego ducha synostwa, znają teraz Boga jako swego Ojca. Jako narodzeni w Bożej rodzinie traktują innych członków tej rodziny jako swych braci i siostry w Chrystusie. Otwiera się przed nimi całkowicie nowa perspektywa, gdy uświadamiają sobie i doceniają to, że ich grzechy zostały przebaczone i że na wieki są bezpieczni, nieutracalnie zbawieni, na wieki bezpieczni w Chrystusie. Czy jest to możliwe, aby tacy prawdziwi chrześcijanie byli jeszcze w ciele? Każdy, kto chce zrozumieć, czym w praktyce jest zwycięstwo nad mocą grzechu, musi przyjąć tę podwójną zasadę, o której mówi Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. A mianowicie, nie jesteśmy już w ciele, ale ciało jest jeszcze w nas. Zatem przyjrzyj się ze mną uważnie wersetom Pisma Świętego, Słowa Bożego, Biblii, które podkreślają tę różnicę, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, tak mówi list do Rzymian, 7 rozdział, 17 do 18 wersetu. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, list do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset. Czy rozumiesz sens? Czy zrozumieliśmy sens pierwszego wersetu? Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że grzech nadal mieszka w jego ciele. Nieco dalej potwierdza ten fakt, ubolewając nad samym sobą, jak to pokazuje list do Rzymian 7:21. Trzyma się mnie złe. Rzeczywiście, jeśli nie byłoby w nas już ciała, to nie byłoby też potrzeby napominania nas. Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości, jak mówi list do Rzymian 13:14. Albo pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, jak mówi list do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Jakich smutnych odkryć musi dokonywać chrześcijanin? Henry Ironside bardzo trafnie opisał to nieustanne zmaganie się. Ciągle odkrywa,
że postępuje niezgodnie z najgłębszymi pragnieniami swej nowej natury, którą otrzymał od Boga, robi rzeczy, których czynić nie chce, upada, chociaż jest zdeterminowany, by czynić dobrze, nienawidzi grzechów, które popełnia, nie ma siły wykonywać dobra, które miłuje. To utwierdza go w przekonaniu, że jest jeszcze w nim coś innego, coś, co jest przeciwne naturze dziecka Bożego. Ma jeszcze cielesną naturę, chociaż jest zrodzony z Boga. Prawie przekonany, że to zmaganie musi trwać przez cały czas jego ziemskiej egzystencji. Woła w rozpaczy, kto mnie uwolni od tego ciała śmierci? Jest jak człowiek, który został przykuty do ciała człowieka w stanie rozkładu, niezdolny do rozerwania łańcuchów. Nie może tego ciała ożywić, oczyścić i podporządkować go sobie, choć tak bardzo się stara. Wszystko, co próbuje ze swej strony uczynić, jest jedynie krzykiem beznadziei, doszedł do końca swoich ludzkich możliwości. Jeśli dochodzi się do takiego przekonania, to Bóg z radością ukazuje drugą stronę tej istotnej zasady, a mianowicie, chociaż ciało jest jeszcze w nas, my nie jesteśmy w ciele. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ potwierdza to, że zostaliśmy wprowadzeni w całkowicie nową pozycję przed Bogiem. On widzi nas teraz w Chrystusie Jezusie. Tym samym nie ciąży na nas wyrok potępienia, któremu podlega ciało. Nasze stanowisko przed Bogiem jest w Chrystusie, a nie w ciele. J.T. Mawson ujmuje to następująco. W śmierci Chrystusa widzimy całkowite zniweczenie ciała, gdyż śmierć jest jego końcem. Spotkał je sąd. Choć jeszcze nie umarliśmy fizycznie, to jednak poprzez Boże pojednanie wznieśliśmy się ponad to, czym jest ciało. Nie stoimy teraz przed Bogiem na gruncie tego, czym jesteśmy, bowiem wtedy bylibyśmy tylko potępieni, ale stoimy przed Nim w Chrystusie, a to nic innego, jak tylko łaska. Komentując 8 rozdział listu do Rzymian, William Kelly pomaga nam zrozumieć konsekwencje, implikacje tego, że nie jesteśmy w ciele. Widzimy tu starego człowieka, ukrzyżowanego i wierzącego, umarłego z Chrystusem, żywego dla Boga, dzięki Jego zmartwychwstaniu. Jednym słowem, zajmują oni całkowicie nową pozycję w Chrystusie Jezusie, gdzie nie ma i nie może być już mowy o potępieniu i nie jest to kwestia rangi, lecz niezaprzeczalny fakt dotyczący wszystkich prawdziwych chrześcijan. Jest to kwestia pozycji, jaką daje im łaska w Chrystusie, a nie miara ich własnych odczuć i uczynków. Właściwie rozumiane pojęcie w Chrystusie wyklucza kwestię rangi i wszelką wątpliwość. I dalej, ratunek następuje przez śmierć, śmierć Chrystusa, z którym umarliśmy. Teraz żyjemy dla Boga w Nim, a Duch mieszka w nas. Możemy więc bez jakiejkolwiek zarozumiałości powiedzieć, że nie jesteśmy w ciele, nie jesteśmy postrzegani przez Boga jedynie jako zwykli ludzie, którzy są potomkami pierwszego Adama, bowiem nie jesteśmy w ciele. Żadne inne stwierdzenie w terminologii chrześcijańskiej nie jest bardziej odpowiednie niż to, że nie jesteśmy w ciele. I wzruszający apel pióra Henry'ego E. Ironside'a wydaje się tu być stosowny. O, wątpiący człowieku, odwróć swój wzrok od siebie i swej pozycji, od swych nastrojów i uczuć i skieruj go na zmartwychwstałego Chrystusa. Spójrz poza krzyż, gdzie kiedyś zaprowadziły go twoje grzechy i zobacz siebie w tym, który został wywyższony po prawicy Bożej. On nie byłby tam, gdyby w sposób całkowicie zadowalający Boga nie uregulował kwestii grzechu.
fakt, że On tam jest i że Bóg Ciebie widzi w Nim, jest najpełniejszym możliwym świadectwem Twego uwolnienia od wszelkiego potępienia. Więc jeśli to wszystko jest dla Ciebie obce, bo jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie, dlatego że nie możesz o własnych siłach wejść do nieba, gdyż jesteś wtedy pod potępieniem za każdy Twój grzech, który nie został jeszcze zgładzony w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Umarł Pan Jezus Chrystus za grzechy wszystkich swoich ludzi. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest wtedy przyprowadzany, gdy uwierzy, wtedy będzie zbawiony. Więc uwierz w Pana Jezusa i od momentu uwierzenia w Pana Jezusa raz na zawsze jesteś zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc jeśli nie jesteś jeszcze w 100% pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to prawdopodobnie masz problem, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. I ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego jest w Chrystusie Jezusie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu, a wtedy życie wieczne stanie się Twoje, bo kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna, nie ma życia. Zatem ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony. Niech Bóg Ci błogosławi.